Wywiadowca Ernie. Każda zmiana jest dobra. Hej, słyszałeś o zamianie? Trafia mi się wyjazd do Stanów. Brooklyn przyjeżdża tutaj, a ja jadę do Nowego Jorku. Naiwne jak dziecko. Nie ciesz się za wcześnie, Jubilee. Niestety, życie w Stanach wygląda inaczej niż u nas. Mnie się tam na pewno spodoba. Nie martw się o mnie, Baker Lou. Chcę się pożegnać. Trzymajcie się. O nic się nie martw. Nowy Jork to fajne miasto. Wyjedziesz, ale pozostaniesz w naszych wspomnieniach. Jedź i szybko do nas wracaj. Wrócę. Żegnajcie. Żegnaj. Żegnaj. Hejka, chłopaki. O, cześć, Brooklyn. Nie cieszycie się z mojego przyjazdu? O, oczywiście, że tak. Ale miny macie takie, jakbyście stali nad grobem. Coś wam poradzę. Gdyby puścić fajną muzyczkę, coś ładnego, to od razu zrobi się weselej. Wiesz, może to rzeczywiście nie głupi pomysł. Chyba da się to zrobić, co, panie Torowy? To na pewno, przecież nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Pan Torowy, chłop morowy. Pracę zaczynasz jutro rano, będziesz jeździł na trasie Jubilee. To już wiem, Ernie. No właśnie. Zamieniliście się miejscami. Ruszaj, pokażemy ci trasę. W porządku, chłopaki, jadę za wami. Nie ma nic lepszego niż dobra muzyczka, kiedy się pracuje. Brooklyn, drogi chłopcze, jak ci się wiedzie? Jako tako, jak się to u nas mówi. Lubię ruch i częste zmiany, dlatego tu jestem. Och, ty szczęściarzu, ja od lat niezmiennie na tej samej trasie wciąż tak jeżdżę i jeżdżę. Przecież możesz robić to samo, co Jubilee, zmienić miejsce pracy. A czy to znaczy, że twoim zdaniem ja także mógłbym jeździć na innych trasach? No jasne, staruszku. O, ja bym tak mógł już od jutra. A ja mógłbym od zaraz. Nie ma sprawy, chcecie? To zamieniajcie się. Zaraz, nie tak szybko. Najpierw należałoby zapytać Erniego. Chcielibyśmy teraz jeździć na innych liniach metra. Poznawać nowe, ciekawe okolice. I kawałek świata, który jest nie dla nas. No, skoro wszyscy tego chcecie. Wiadomo, że wszyscy chcą. Ja się zamienię z Baker Lou, o ile się zgodzi. A ja chętnie oddam swoją linię bliźniakom, czemu nie? No a ja nie muszę, bo już się zamieniłem z Jubilee. Zgoda? Zgoda, ale jeden warunek, żadnych zakłóceń w ruchu. Zaufaj nam, będzie okej. Aż się zdziwisz, wszystko będzie cacy na medal. Wszyściutko już gotowe, Ernie. Mam puścić ładną muzyczkę? Oczywiście. Kiedyś trzeba zacząć. Proszę wcisnąć start. A jakieś bardzo dziwne zakłócenia! Proszę to wyłączyć! I sprawdzić, czy wszystkie kable są w porządku. Wszyscy razem, ty i ja! Wszyscy razem, ty i ja! W równym tempie wszystko gra! W równym tempie wszystko gra! Świeci słońce, wszystko gra! Świeci słońce, wszystko gra! Bo jesteśmy w USA! Bo jesteśmy w USA! Zgroza! Uwaga, pasażerowie! Podaję ważny komunikat. Cicho, nic nie słyszę! W dniu dzisiejszym
Odwiozę cię do rezerwatu, jesteś nieznośna. Żadna zmiana nie jest zła. Żadna zmiana nie jest zła, kiedy wszystko jest jak trza. Kiedy wszystko jest jak trza. Spokojna głowa, Ernie. U nas wszystko chodzi jak w zegarku. To bardzo ciekawe. Która z tych operacji, panie doktorze, była najbardziej ryzykowna? Och, no cóż, trudno tak... trudno stwierdzić. Każda... tak naprawdę to każdy przypadek. Każdy guz... Panowie, dlaczego nie jedziemy? Czy coś się stało? Spóźnimy się do teatru. To nie nasza wina. Do teatru zawsze jeździmy z Wiktorią. Dlaczego dzisiaj jej nie ma? O, moja biedna stara głowa. Rzucaj, na co czekasz? Rzucaj, jak będę chciał. Gra w piłkę na peronie jest zabroniona. To bardzo niebezpieczne. Nie widziałam w życiu wstrętniejszych bachorów niż wy dwaj. Masz przechlapane, bo jesteś nieuprzejma dla pasażerów. Poskarżymy się na ciebie wujkowi i oberwiesz. O! Wcale nie chciałam przyjechać do biblioteki. Nie słyszałaś komunikatu o zmianach, Barbaro? Skądże? Ta linia metra dociera zawsze do rezerwatu przyrody. Masz mnie tam natychmiast zawieźć, bo moje zwierzęta są głodne. Barbaro, nic z tego. Najpierw na trasie jest zamek tajemnic, a potem komisariat policji. Więc się pośpiesz, nie gadaj, tylko jedź wreszcie. Och, już tęsknię za zatoką Seychelles. Ten wiatr od morza i to palące słońce. Jak biedna Serko miała to znosić? Trochę szybciej. Nie będę tu czekał do wieczora. Dobrze, zaraz czekaj. Już wsiadam. Ruszaj się, człowieku, bo zaraz zamarznę. Zimno ci? Mówisz serio? Gdyby było jeszcze trochę zimniej, to chyba przymarzłbym do szyn. Heja, siemano, brachu. Co tam z tą twoją muzyczką? Smutno tu jak w grobowcu. Szczerze mówiąc, wszystko już właściwie gotowe. Jaką muzykę chciałbyś na początek? Niech będzie ostro, czadowo i głośno. Na życzenie raz można. Dawaj, koleś, nie żałuj sprzętu. Zapuść muzę na maksa. Próbujemy to wyjaśnić. To skandal. Pociągi jeżdżą nie na tych liniach, co trzeba. Mili, wezwij wujka, niech tu przyjdzie w tej chwili. Zaraz się z nim połączę, spokojnie. Ernie, gdzie jesteś? Zgłoś się. Słabo cię słyszę, Mili, nie wiem, co mówisz. Brooklyn do Mili, Brooklyn do Mili. Zgubiłem się, nie wiem, którędy mam jechać. O, no jasne. Nie słyszy mnie. Dobra, trudno. Spróbuję tędy. Może akurat się uda. Dosyć tego. Tak jest weselej. Halo? Nie. Oczywiście. O, tak, niestety. Tak, tak, za chwileczkę. I jeszcze to. O! Czemu światło jest czerwone? Czemu światło jest czerwone? Dlaczego? Bo coś pędzi w moją stronę. Bo coś pędzi w moją stronę? I co teraz zrobimy, kolego? Nie mam zielonego pojęcia, drogi chłopcze. Na szczęście przyjechał już Ernie. Nic wam się nie stało? Nie, dzięki, nic mi nie jest. Ale mnie, Ernie, chyba wysiadły hamulce. Halo, Ernie do Mili? Zgłaszam się, Ernie, wszystko w porządku? Tak, nic im się nie stało, ale powiedz wszystkim pociągom, że mają wrócić na swoje stare trasy, Mili. I to natychmiast. Jestem wprost w siódmym niebie, że dożyłem tej chwili. Tak. Nie ma to jak we własnym domu. Hurra! Tak! Już nigdy nie będziemy nic zmieniać. Nareszcie w domciu. Nie przypuszczałam, że będę aż tak tęskniła.
Hej, strasznie was przepraszam za ten mój pomysł. To było głupie. O, nie było aż tak źle. Doktor Hart mówi, że jego pacjentom tak się podoba muzyka na stacji przy szpitalu, że chyba wykorzysta ten pomysł na swoim oddziale. To znaczy, że zrobiłem też coś dobrego? Oczywiście. Wracaj szczęśliwie do Nowego Jorku. Będziemy cię dobrze wspominać, Brooklyn. Żegnaj, Brooklyn! Hej, Siemka, do następnego razu! Co to był za dzień? Hej, hej, już wróciłem! Witaj, Jubilee! Nie opuszczaj nas już nigdy więcej, prosimy. Jak ci się podobało w Nowym Jorku? Było super, miasto jest okej. I wiecie, mam parę pomysłów. Można by wprowadzić tutaj u nas trochę zmian. Spróbować coś nowego, pozmieniać czasem trasy. Dzięki za dobre chęci, Jubilee, ale nie, to już mamy przećwiczone. I wolimy, żeby wszystko pozostało tak, jak było do tej pory. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide, master film. Reżyseria Dariusz Dunowski, dialogi Maria Chorodecka, dźwięk i montaż Aneta Michalczyk-Falana, kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Wystąpili Grzegorz Małecki, Marcin Troński, Małgorzata Rożniatowska, Grzegorz...